W ostatniej naszej kampanii, która była przeznaczona dla Outlaw Rogue'a, podążaliśmy za pewną czarodziejką Kirin Toru, która zbratała się z demonami. Jeśli odcinek Wam się podobał, oczywiście oceńcie go. Miłego oglądania. Dziś wyruszamy raz jeszcze tropem, który został nam pozostawiony przez Radę Sześciu. Podążamy za pewną osobą, która ukradła tak zwany Focusing Iris, czyli bardzo potężny, magiczny przedmiot. Nie było wiadomo, kto tak naprawdę dopuścił się kradzieży, natomiast jedyna poszlaka, jaka nam pozostała, to pewna notatka, gdzie można było wyczytać pewne specyficzne słowo wypisywane przez tylko jedną osobę. Jest to jeden z magów, który nazywa się Ksylem. No i musimy właśnie poszukać w jego wieży i poszukać tak naprawdę, gdzie jest. On w tej wieży akurat trenuje swoich jakichś tam, można powiedzieć, uczniów, więc myślę, że to jest jedyne miejsce, gdzie jesteśmy w stanie się udać, żeby po prostu cokolwiek odgadnąć. Jest to misja dla Subtlety i jest to kolejna część kampanii. Oczywiście, jeżeli chcecie wspierać kanał, jak najbardziej pamiętajcie o tym, aby ocenić ten film. Lecimy teraz tutaj gdzieś w dół i ta wieża bardzo mi się kojarzy. Tutaj jakieś były kiedyś mechanizmy zabezpieczające, jakieś różnego rodzaju questy były, z tego co pamiętam. No i co my tutaj mamy? Joanna, Ksylem Apprentice, czyli to jest jakaś tutaj pani od Ksylema, która się uczy u niego. Joanna. Ktoś ukradł Focusing Iris i ty podejrzewasz Ksylema, że mógłby być za to odpowiedzialny. Możliwe, że masz rację. To nie jest sekret, że arcymag poszukiwał licznych artefaktów ostatnio. Natomiast od odkrycia pewnego grimoire'u w pewnych ruinach Ksylem stał się bardzo niestabilny. Wydaje mi się, że ta księga może coś, mogła coś zrobić z jego umysłem. Mogę ci pomóc w audiencji z arcymagiem. Z odrobiną szczęścia może udać się odzyskać przedmiot po dobroci. Nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. Arcymag ostatnio zamknął się w wieży. Jeżeli chcesz wejść, będziesz potrzebował wyglądać jak jeden z jego uczniów, ale no, nie dostaniesz się tak, jak jesteś teraz. Ksylem ma coś z ubraniami i jego uczniowie muszą właśnie ubraniem okazywać swoją rangę. Więc jeżeli chciałbyś otrzymać pomoc od jego uczniów, no to będziesz musiał po prostu wyglądać, jakbyś był rangą wyższy od nich. Więc w ten sposób niektórzy uczniowie walczą ze sobą o części ubrań, żeby po prostu być wyższy rangą. No to będziemy musieli teraz w takim razie zdobyć jakieś przebranie w takim razie. Tutaj mamy, zobaczcie, jego apprentice. Mamy jakieś buty. Those boots look like we're stuck on incredible arcane energy. Okej, czyli raczej nie chcemy tędy przychodzić. Tutaj jest arcymag Ksylem rzeczywiście i jest jakaś coral moongale. Okej, dobra, czyli na razie będziemy musieli zdobyć przebranie. Zobaczmy, co możemy z mapy wyczytać. Dobra, czyli po prostu musimy odnaleźć najpierw ubranie, żeby po prostu wpasować się w otoczenie. Fajnie, że John chce nam pomóc po prostu. Więc udajmy się w tamto miejsce. Mam nadzieję, że po dobroci uda nam się odzyskać ten artefakt. Chociaż nie wydaje mi się. No dobrze, docieramy do pierwszego miejsca. Wydaje mi się, tu jest jakieś obozowisko hordy, tak mi się wydaje. Ale tu powinniśmy coś znaleźć. O, mamy tu jakiś lobos, Ksylem Apprentice. Okej, czyli on jest jakimś archeologiem, przynajmniej tak mi się wydaje. I challenge you for the hat, czyli rzucam ci wyzwanie o tą czapkę. No dobra. It's fireball time. Okej, dobra, czyli żeśmy go wyzwali na pojedynek i będziemy musieli go po prostu w takim razie rozłożyć na łopatki, żeby... Wow. Gdzie on jest? Wow, meteor! Kurde. Wow, on się przeteleportował, nawet nie wiedziałem. Okej, geez, take it. A, udało nam się odzyskać czapkę. Nice, dobra. Więc mamy już czapeczkę naszego... It's silly looking anyway, czyli i tak wygląda śmiesznie. Dobra, więc mamy czapkę, wyglądamy magicznie, więc super. Teraz wypadałoby zdobyć jakieś szaty przede wszystkim. Zobaczymy, co uda dalej się zdobyć. Tu powinniśmy znaleźć kolejnego ucznia, który będzie mógł nam zaoferować jakieś ubranie. No chyba, że po prostu to ubranie zwędzimy. Okej, mamy tu kolejnego. Rethas Downseer. Anaria Shola. I need your robes. Potrzebuję twoich szat.
Myślisz, że możesz mnie pokonać? Co byś powiedział na pięciu nas? O kurde, dobra. No dobra, czyli... O kurde, dobra, na szczęście mamy tutaj Cloak of Shadows. Kurde, widać, że ten tutaj zna się troszeczkę na magii arcane. Boom! Możesz wziąć te przeklęte szaty. Dobra, więc wyglądamy coraz bardziej magicznie. Nice. A Szara zawsze była ciekawą w sumie krainą, taką spowitą troszeczkę różnymi sekretami, ponieważ nigdy nie była dokończona. Zresztą, znaczy teraz dopiero w kataklizmie została naprawiona. Okej, to jakaś pani trolica próbuje dostać się do tej starożytnej elfickiej wieży. Dobra, potrzebuję tych twoich shoulderów, moja droga. Dobrze, a challenge, very well, but you be warm, Xylem has taught me the master of the frost. Dobra, czyli będzie nas zamrażać po prostu. Ale my nie takie sztuczki ogarniamy. Byliśmy, wow, za milion, żeśmy ją tutaj uderzyli. Wow, ja ją zabiłem. A nie, dobra, ona żyje. Ja cię już myślałem, że ten, że ją zabiłem. No dobra. Udało się. Możemy teraz sobie wracać i myślę, że teraz posiadając takie ubranie, będziemy wyglądać zdecydowanie jak ktoś, kto jest, no nie jest takim zwykłym parobkiem, tylko jest po prostu gdzieś tam wyższym rangą. No, wydaje się być dziwny ten Xylem, chociaż prawdopodobnie księga, którą odnalazł w starożytnych ruinach, zawładnęła jego umysłem. Prosta sprawa. I teraz po prostu ma jakieś plany wobec Legion, albo Legion to tam zostawił. No, nie możemy tego tak po prostu zostawić w spokoju, więc musimy się dowiedzieć, co on tam planuje. Jesteśmy w okolicach wieży i teraz Joan powinna ocenić, czy nasz wygląd jest po prostu odpowiedni, chociaż brakuje nam jakiegoś kostura, czy jakiejś magicznej laski, czy coś. Dobra, czyli jej się wydaje, że całkiem jest okej. Bariera, która broni wieży, może być otwarta, aktywując kryształy w odpowiedni sposób. I jakby tylko Xylem zna wszystkie te szyfry. Czyli nikt jeszcze nie był w stanie odszyfrować tego kodu, którym jest zaszyfrowane. Natomiast każdy, kto się pomyli, po prostu jest spalony, przez to te buty tu się pojawiają. Then some may have seen, heard something that might point you to a solution. No dobra, czyli niektórzy gdzieś tam krążą pogłoski mniej więcej, jak rozwiązać tą zagadkę, natomiast będziemy musieli gdzieś tutaj pochodzić i posłuchać, może po prostu uda nam się coś tutaj ogarnąć w międzyczasie. Dzień dobry. Czy wiesz coś o tej barierze? Ktoś z wewnętrznego grona powiedział mi, że najpierw trzeba opanować tradycyjne szkoły magii, zanim opanuje się magię ciemności, Shadow Imbued Gem. Dobra, czyli mamy poszlakę, że teoretycznie Shadow Gem, czyli ten kamyczek ciemności, musi być na końcu z jednej strony. Dobra, posłuchajmy dalej. Dobra, czyli też mamy informację, że ktoś już wszedł raz i aktywował najpierw biały kryształ przed czerwonym. Dobrze. Dobra, czyli to jest powiązane Xylem ma pewną technikę uczenia po prostu wszystkich, więc najpierw on tutaj zaczął od Arcane i ponoć ten kod jest powiązany, więc najpierw jest Arcane. Wejciu, tego to ja nie chcę. Wow, co mi się tu pojawiło. Więc najpierw jest Arcane, czyli Arcane musi być pierwsze. Dobrze. Zobaczmy, co on tam jeszcze nam powie. No dobrze, w takim razie dostaliśmy wskazówki i możemy teraz chyba ogarnąć. Więc pierwszą szkołą magii, którą się uczy, jest tą magia Arcane, więc aktywujemy Arcane. Następnie musimy najpierw te trzy szkoły magii opanować, żeby dopiero pobawić się magią Shadow. Natomiast jeżeli to jest pierwsza magia, a ktoś widział, jak najpierw aktywował biały, później czerwony, to teraz po prostu klikamy biały, czerwony i ostatecznie czarny. Mam nadzieję, że nie zginę. Jej, udało się! No, nie było jakieś zbyt trudne. Beware, hero. The Archmage may not greet you with his usual jovial demeanor. The grimoire's hold on him has grown stronger of late. He has become paranoid and obsessive. Popadł w paranoję i obsesję jakąś przez ten grimoire. Hold a moment. You're not a real apprentice. Have at thee, imposter. Okej, odkryj nas. Attack! Apprentice, właśnie w ten sposób zwraca się do swoich apprentice, czyli apprentice. No dobra. Czyli odkrył nas, teraz będzie zasłaniał się swoimi marnymi te... Ło kurcze, okej. No dobrze, to już widzę, co to się dzieje, czyli magia Void opanowała ich.
Czy ten grimoire to musi być coś powiązanego nie z Legionem, a ze starymi bogami. Jak widzicie, ci goście, którzy są tutaj opanowani, to... Jakaś ciemność nad nimi zapanowała. Wow, no to powiem wam, że jest troszeczkę dziwne, szczerze mówiąc. Nawet powiedziałbym bardzo dziwne. No ale cóż, no to czyli no, trzeba go za wszelką cenę powstrzymać, bo chce stać się najbardziej... najpotężniejszym magiem. Okej, zaczyna się chyba bać. Wiecie co, powiem wam, że... raczej bym ich tutaj nie zabijał, ale po prostu troszeczkę taka przerażająca myśl, że oni tutaj po prostu są uwięzieni przez tą magię ciemności. Więc po prostu wolałbym się tutaj nimi zająć, żeby nic się im nie stało po prostu z jednej strony. Z magiem ciemności, starymi bogami nie ma co się bawić. Apprentice Samanth. Dobra, czyli on gdzieś uciekł znowu. Gdzie on mógł uciec? No ten tutaj wydaje się być nieco silniejszy, szczerze mówiąc. Shadow Barrage. O kurde! Wow! Wow, ten damage! Wow! Stay your weapon. It seems the grimoire took my mind, just as it has eroded Xylem's. Now he has escaped with the iris. You must follow him through his portal. Go, before it's too late. Dobra, jemu udało się opanować na szczęście. A, czy John będzie mogła nam pomóc z tym portalem? Ten portal jest niestabilny. No dobra. John, do roboty w takim razie. Dobra, John nie będzie w stanie tak naprawdę nic z tym zrobić. Będzie musiał wrócić do Dalaranu, żeby porozmawiać z Kilekiem. Natomiast tych, których uwolniłem, czyli tych wszystkich jego uczniów, John postara się oddelegować do pracy nad poszukiwaniami, gdzie on może się znajdować. Natomiast w rozmowach mam ponoć taką od Joan informację, aby po prostu go oszczędzić, arcymaga Xylema, ponieważ ponoć jest on dobrym człowiekiem, tylko po prostu ten grimoire zawładnął nad jego umysłem, tak jak zresztą nad jego uczniami, którzy się z nim konfrontowali. Więc musimy porozmawiać teraz z Kalekiem, co robimy dalej, Kalek. Czyli Xylem na razie zniknął, nie będziemy mogli tak naprawdę nic z nim zrobić, ale będziemy mogli naszą broń troszeczkę jakby teraz jeszcze raz empowerować. Oh yeah. No dobra, pozostaje nam jeszcze jeden spek w takim razie. On behalf of the entire council. Thank you.